Cześć widzowie! Widzowie, dojeżdżamy na miejsce, zostało nam 3 minuty, mamy gościa specjalnego. Ejka widzowie, tęskliście za mną na pewno, ja za wami też. PGR, porzucone maszyny rolnicze, Kaśki dildo. Ale jest twoja Wiktoria ulubiona blondynka, pamiętasz która? Oczywiście, że tak, nie odpisałem jej ostatnio dwa. Brzydkie rzeczy o niej słyszałem, ale też dobre rzeczy. To nie ona! Myślałem, że tobie o inną Wiktorię chodzi. Te co pisałeś, jak właśnie nie wiem. Jak mam na imię, stary? Serio pytasz się? Stary, ty wywiad z pasy ze mną, nie? Robert, Olivia Kolampar, podrywałeś z wąsem. Co ty robisz? Masz oparzenia jakieś czy coś? Nie, po prostu jakby cenzura, prawda? Ale wiesz, nie masz aż tak dużych cysk. Nie masz aż tak dużych cysków, żeby je zasłaniać. Sorry, natura taka. Przyjmuję, przepraszam. Tylko se nie rób, broń Boże. Właśnie mam taki plan. Debil. On jest tym, czym ja się stanę za 20 lat, naprawdę. To jest tragiczne. Jak mi dodał 20 lat! Zobacz, stary. No to za 14, nie za 20! Przepraszam, nie wiem ile masz dokładnie lat, byku. Znaczy ja wyglądam na 40. Widać, że potrafię wyjmować. Wszystko wyjmuję na czas. O! No jak to już potrafisz wyjmować na czas, poinstruuj jak to się robi, bo kolega zalał koleżankę. Ale ja to zrobiłem specjalnie, halo. Czemu on tak... Chodźcie, Lena się pogodziła z Kasią, chodźcie. Jaka koleżanka? O, to ten Sean od Pasuta. Przestańcie krzyczeć, że Sean. Chodź, bo on tam... Fajnie, że upośledzone też zaprosili. Że taka impreza dla wszystkich jest. Fajna chata, znaczy taka z zewnątrz skromna, a w środku pewnie... 3 na 10, to nie? 3 na 10. Nie, mówię o domu teraz. Element do Zabielskiego. Zabielski jest. To jest jego dom, On jest zamknięty w pokoju. Serio ci mówię. On nawet nie wiedział, tylko przyjeżdżasz? Ilu, nie powiedziałeś, że to jest dom Zabielskiego? Wiem ci, że będzie w pokoju siedział przecież. Pisałem ci, dosłownie mam ci pokazać w tym momencie. Musisz w tym momencie pokazać, że ci napisałem. Dawaj! Nie napisałeś, że on tu mieszka. Napisałem, że tu będzie, że jest i że się zamknie w pokoju. On jest zamknięty... Ty chuj, ale to nie jest to samo, co znaczy, że to jest jego chata. On koło drugiej wyjdzie z pokoju i będzie szukał n***anych dziewczyn. Dobra, najwyżej... To tak 4 razy zrobię. No nie, czyli zaraz Zabielski zejdzie w szlafroku i powie, co wy robicie w moim domu? Byle był w szlafroku, a nie bez niego, stary. Faktura za wynajęcie jest. Długo tu nie zostaniemy chyba, widzowie, bo nie dość, że Filip Zabielski to... Strasznie niemiłe, naprawdę. O jakiejś dziewczynie? Wiedział, serio. Czy Zabielski jest dobry w łóżku? Skąd ja mam to wiedzieć? Ja wiem. Nie no, tak serio to... O, proszę! Jak ładnie! Patrz, uciekają! Czemu się boją? Widać, że masz dobrą renomę w internecie. Chodziło po latach. Warto się było starać. Idziemy z jakimś chłopakiem na górę. Jak masz na imię? Simba. Czy tam jest Filip Zabielski? Jest, ale siedzi w pokoju. Naprawdę jest Zabielski? Siema! To jest legendarny człowiek. Ten ziomal. Jest Mercedes od pierwszego eventu naszego Vibe'a, bo zawsze przychodzisz z tą czapką i od tego momentu był Mercedes. I to jest legendarny człowiek z uwagi na to, że za każdym razem na imprezę przynosi 1,7 litrową butelkę whisky. Na każdy event tą samą butelkę. O, masz, proszę bardzo. Nawet teraz ma! Jezus Maria, nie! Panowie, jakieś techniki pokazywaliście? Pokażcie widzom. O! Jest! Myślę, że coś kopnąłem, nie? Widzowie, to jest kopnięcie niespodzianka, prosto w torbę. Mamy i tata, ale nie znam. Co, nie znasz? Nie znam. Pozdrów moich. Pozdrawiam twoich rodziców. No, dziękuję bardzo. Dobra, synu Filipa Zabielskiego. No właśnie, bo wy mieliście walkę, co nie? Ale wy macie jakąś prywatnie spinę? Trochę się pokłóciliśmy ostatnio, bo powiedziałem, że u nas w Terydach na walce, jak on sam powiedział, że brał jakieś kroplówki i oczywiście mnie zwyzywał. Chodź, Amadi. Siema, Zadymiarzu. Zdmiażdżesz Denisa? Nie ma problemu, stary. A myślisz, że do u***a w pierwszej rundzie jest, Denis? Pół rundy, no. Pół rundy, w minutę, w minus te 30. Odklepie, no. Ja nie wiem, czemu kobiety przed Robertem uciekają. To jest bardzo szarmanska, inteligentna i fajna osoba. Poznałem wiele osób, jakby influencerzy, raperzy i tak dalej. I tak jak większość osób na Roberta, tak Robert jest jedną z fajniejszych i normalniejszych osób, jakie poznałem z tego świata właśnie influ, naprawdę. Natana Marconia znasz, nie? Kojarzysz. Fajny, dobry człowiek, fajny chłopak. Skumpelowaliśmy się przez jakiś czas. Uratowałem mu dupę z uwagi na to, że gdyby nie ja, to on by się nie dowiedział, że się zakochał w k***ie. I on pokazuje jakąś laskę i mówi, że to jest jego przyszła żona. No. Ja tą laskę znałem bardzo dobrze z Trójmiasta, bo ja bardzo często latałem po Trójmieście. I to była laska, która z ludźmi od 2115 od BDOS-a, gadał ze mną i tak dalej. Dzień później z Natanem siedzę i gadam o tym, żeby się nie przejmował i tak dalej, ale później mija parę tygodni i całkowicie on mnie zapomniał, w ogóle kontakt, jakby nic, dosłownie, serio, nie? Siema, ziom. Witam, cześć. Widzę, że poczułeś moją koszulkę, fajnie, podoba ci się? Bardzo mi się podoba twoja koszulka, tak. New York GGA. I tak, miło, że się podoba. Skąd pomysł na taką fajną koszulkę? Siedziałem i w sumie pomyślałem, trochę ja jestem w sumie
To, ej, ale ja mogę mówić, luz. Wiem, możesz. Testowałem już i na Twitchu, i na YouTubie, więc to jest luz. Wymyśliłem, zrobiłem sam, jak... Pierdzieli, sam to zrobiłeś? Moja marka jeszcze... Problem jest taki, marka. Że tylko czarni mogą go nosić. Dokładnie. Jakby to jest moja marka... Mały target masz. W Polsce mały, co nie? Ale mały. Na świecie? Tak, iShow Speed by to założył, bo cały jego content to jest N-word. Tak, ale no nie wyobrażam sobie, żebyś na przykład ty chodził w takim czymś. No to by było nie dość, że niesmaczne, to też takie trochę dziwne, co nie? To by było trochę dziwne. Ale teraz mi się zachciało. Znaczy dla mnie to słowo, ten C-word, nie ma żadnej takiej mocy, ale rozumiem, ale że na Twitch, przez to, że Twitch. To słowo... Nie, no ja nie siedziałem, a ty siedziałeś? Nie, no ja... No tak. Okej, dobra, czyli dla ciebie ma większe znaczenie. Dzisiaj ja to mam trochę w***ne bardziej na N-worda, zwracam uwagę. Jak ja mówię, to jest luz, ale ktoś do mnie podejdzie i powie, ale jesteś... No to jest słabe. W ogóle pytanie mam do ciebie. Czy ty tu często byłeś? Wyglądasz na kogoś, kto... U Zabielskiego? Nie, ja... Ten dom? Ja pierwsze widzę te schody, nigdy nie byłem na tym balkonie. No nie wiem, no miało być 300 osób, jest 100, nie? No dokładnie, stary, ja nie rozumiem trochę, bo... No to jest dom Filipa Zabielskiego, więc wiadomo, że będzie grubo. HWDP. No policja przyjechała. Jak matka zobaczy, to mnie za... Oczywiście błyskają, kto zobaczy. Ej, bez skidu, ty, bez skidu, policja. Kto na psy zadzwonił? Nathan Marcoń zadzwonił za te historie, co opowiadałeś. Nathan Marcoń zadzwonił na policję. Jak sorry. Matka się dowie, że mnie policja spisywała, to mnie za... Strzelał ciebie? Nie, ale kolanem mnie przygniatali trochę. Oddychaj. Nie, właśnie nie mogę oddychać. Jak się bawicie? Gabriela, dobrze, zajebiście. Dopiero przyszłyście. A skąd przyjechałeś się do nas? Z Warszawy? Tak. Rozumiem. I czego oczekujecie po tej imprezie? Jak oceniacie mężczyzn, którzy tutaj przyjechali? Nie przyglądałam się jeszcze. Jeden fajny? Mówię, że nie widziałam ani jednego. Ani jednego, no dobra. Stresujesz się przed maturą? Nie, ani trochę. Macie. Chłopaka masz? Nie. Z każdym się całujesz, tak? Właśnie nie. Były, to jest najgorsze. A ja jestem twój przyszły były. Nie. Za stary? Poczekamy jeszcze dwa drinki. Ja nie piję, mordeczko. Ale to ja muszę się upić, żebyś mi się podobała. Aha! Idziemy koleżankę, bo moja koleżanka w bzy***li się zawie, że to jest bzy***nia? Jest, ale mnie to nie interesuje. Mnie też, ale moja koleżanka tam się zgubi. To nie interesuje, proszę cię, człowieku. A co to za insynuacje są? Żartuję sobie. Żartuję, interesuje mnie to. Chodź, idziemy szukać koleżanki mojej. Nie, nie. Prawie się udało. Dobra, na bzy***nie się zgubiłaś. Tak, za DJ-ką, kur... Nica. To tu mieszka, ale właśnie ta chata jest jakby, kurwa, mieszkał to jakiś influencer, który tutaj robił... Co ma Filip na imię? I na nazwisko Abielski się kończy. A zaczyna się na jak? Nie wiadomo, nie chcemy powiedzieć. A na ty chyba. Sabielski? Nie wiem, nie znam. No generalnie w każdym razie jakby to wygląda jak chata, w której mieszkałby influencer, który zabawiałby się z... Ale nie wiadomo. To nie wiadomo, to... ale właśnie tak wygląda. I jakby miał jakiś filmik z budowy, nie wiem. No, bardziej ludzi nie ma po prostu, wiesz? No, właśnie coś f***a przywalili chyba, co nie? No, miało być 300 osób, a jest ze 100. Właśnie też tak liczyłem, że coś f***a matematycznie... Zostaliśmy panowie o... Oska. O, no Oska właśnie, Mowani. No właśnie. Co, dziewczyny, produkujecie bransoletki własne, tak? Tak, są to bransoletki manifestacyjne, bo my byśmy chciały, żeby dziewczyny uwierzyły w siebie, w swoje marzenia i spełniały i realizowały cele. Rozumiem, czyli jak sobie coś postanowisz, to sobie bierzesz, kupujesz bransoletkę i ona ci o tym przypomina. Tak. Taka afirmacja, wiara w siebie i tak dalej. Tak, czy... cały rytuał do tego założenia bransoletki manifestacyjnej. Każda bransoletka jest opisana i posiada naturalne kamienie, a bransoletki są produkowane własnoręcznie w Polsce. Właśnie, dziewczyny się postarały, zrobiły biznes. Kto wyłożył gotówkę? Ja. To jest firma Miss Manifest Official na Instagramie lub www.missmanifest.com. Także zapraszam. Super, dziewczyny. Czy to jest coś, co na przykład w Stanach się przyjęło? Tak, planujemy sprzedaż również na innych rynkach europejskich. Jak Jezu, jest zajebiście. Azjatyckich, także plany są. Ja bardzo lubię ludzi, którzy biorą inicjatywę i coś robią ze sobą. Bo mamy na miłość, na, wiesz, na... Bro, nie chcę nic na miłość. Pieniędzy mam mnóstwo, miłości na zdrowie. Na zdrowie, bo ja mam teraz walkę za walką mam. Dobra, to proszę mi wysłać na zdrowie. Bardzo dziękuję, bardzo fajna prezentacja. Tele zakupy mango, zapraszamy na reklamy. Przestań. I słuchajcie tego, tu jest grill u Gawrona i na początku jest tekst dupy tu idą pieszo ze Skierniewic. A ty jesteś ze Skierniewic? Powiedzmy. A ja grilla nawet nie ma, a ty przyszłaś. A mogły być, bo zjadłem grilla. Czemu cały czas ze mną rozmawiasz? Jesteś mądra i piękna. O. Jaka ty masz memiczną twarz, Boże. Słucham, kto to mówi? Ja nie mam takiej twarzy. Prawda.
I w tym momencie typ się potknął o zasłony. Coś odpadło. Nie wejdziemy. Bo do mnie ziomki mówią, że jestem potem czuksa, nie? Czuksa? Czuks. Dawaj z czuksem walkę. Ja nie wiem, o czym mowa. To nie jestem nigdy, nie? Ja jestem i to jest wstyd. Pazut nigdy w życiu, nie? A ty jesteś lud... Ja jestem farbowany, pazut ty też. Nie jesteś blondyn. Tylko ja jestem farbowany, mi przejdzie. A dupasz wudani? Słucham? Czy dupisz wuda z nami, ja? Co? Czy dupisz wuda? Nie. Było streama, było. Co ty pijesz, dozę? Jakie dozę? Srozę. Black pije blacka, jak to mówią. Dlaczego ty się tak... Pokazałeś walce z Murańskim, a tak zajebiście w walce z Tejkwanem. To było ch**owego w walce z Murańskim. W porównaniu do tego, co ty pokazałeś... To było półtora roku, różnicy. To aż tyle przetrenowałeś? Cały czas trenowałem, no. Przecież jak do Murańskim walczyłem, to pół roku trenowałem. Z Tejkwanem widziałem taką wolę walki i w ogóle... A z Murańskim, że skończyłem go przed końcem. No dobra. Ej, chyba się Jacka nasłuchałem. Jacek tak opowiada, że Leon ledwo wygrałem. Co za no! Co za no! Pozdrawiam cię! Ale tutaj jest konfrontacja. Konfrontacja, przyszedłem się przywitać. No wiem, no ja widziałem, że jestem u ciebie, ale... Ale właśnie nie, bo oglądałem chwilę streama i cały czas powtarzasz, że jesteś na imprezie u Filipa Zawielskiego, To nie jest impreza u ciebie. A to nie, inaczej. Po pierwsze, ten dom nie wynajmuję ja, tylko Adam, a ja jak już to jestem promotorem imprez, a po drugie ja z tą imprezą nie mam totalnie nic wspólnego. Dobrze. I ta impreza, nie chcę obrażać, ale mi się nie podoba, dlatego cały czas sobie siedziałem w pokoju i po prostu miałem słuchawki założone i grałem w grę Age of Empires. Ja sam jestem zawiedziony na to, że myślałem, że będzie więcej osób. Trochę kolega nasz, przyjaciel, który to wszystko organizuje i tak dalej. Trochę Filip Zawielski. Dobra, zostawmy już te rozmowy, k***a, dobrze jest. Mamy się na fejmie wszyscy i tyle, jazda. Tak. Dawaj, Kaśka. Tylko sobie nie złam nogi. Dobrze, którą byś tak s***a kopnęła? Stępniakową. Julcia, pozdrawiamy cię, ale tutaj... Pozdrawiam cię. Kasia, dawaj o piwo, kto wyżej nogę podniesie. Okej. Okay. Ja... Ja wyżej, ziom. Co wyżej, k***a? Co się rzucasz? Co się pultasz? Wyżej było. Ej, ja wyżej dałam nogę. To wyżej? Ja dałam wyżej. No to dobra, tak? Ej, to wysoko było. No i dalej robisz niżej. Dalej robisz niżej. No to końcówka, kurwa! Czy mogę przełożyć nogę? Tutaj była końcówka. Patrz, jak ja bym miał się to bym przełożył nogę nad tobą. Ja nad tobą też. Na to przełóż, no dawaj. No to ostatni raz, dawaj. No ostatni raz. No dobrze, ty mnie też. Nie, a ja kopię do tobie. No ty pierwsza. Nie, ty pierwsza. Dawaj! Ty pierwszy! Kop! Odejdź! Drodzy, żebyś się nie wypierali przypadkiem. No już jest k***a skończony, kretyn. Tyle w temacie, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Co tam, Filip? Policja przyjechała? Przez sąsiadów, no bo muzyka za głośno. Rozumiem. Akurat często przyjeżdżała policja, bo ci sąsiedzi tutaj, co są po boku, słyszą tą muzykę, no nie? I zawsze trzeba było ściszyć, poczekać 20 minut, no i już był spokój. Rozumiem, czyli pojadą sobie, bo oni tu od godziny stoją. Nie, przecież byli, wrócili i wrócili. Aha, rozumiem, w taki sposób, dobrze. Kinga jestem. No, fajna dziewczyna, miła. No, jestem miła, chyba. Matura? No. Matura albo rura! Jest ładna. No taka. Jest w miarę. On powiedział gorzej o tobie niż ja. W miarę ładna, no. No w miarę ładna. W miarę. Bardzo ładna. Dziękuję. Jest okej. Okay, no. To się umówimy, czy nie? Zobacz, jaki super mdresik ma ziom. To jest ważne w tym momencie. Oceniam tak na... Nie pocą ci się ja w nim. Właściwie ogólnie spoko. Nie zasłaniaj. Proszę, nie zasłania najpiękniejszej rzeczy. Co się dzieje, Wiktoria? Nie jest krzesło, nie siedź na ziemi. Nie siedź na kamieniach. Jak się u***ała. Jaka stypa, czego tu jest taka dzicz. Ola, ciężko jest nie myśleć o tobie. Boże, jak ona jest ładna, jak ja się zakochuję szybko, jestem taki żałosny. Troszkę. Ej, myślę, że możesz odejść, my poprowadzimy wywiad. Okej, okay. Na jakim liceum jesteś albo technikum? Ogólnie chodzę do Chmury. To luksus, tak? No! Ola, ty jesteś tak zabawna i taka piękna, ja cię kocham. Nie. Tak. Nie. Proszę. Nie. Ej, czy uważacie, że powinnam przejąć kanał Pasuta? Ja myślę, że tak. Idę widzowie, bo się simpowałem do niej za mocno troszkę, ale jesteś cudowna. Buzi, no do widzenia. Faja, właśnie twarda faja. Ja serce miękkie, k***a jest twardy.
A się oblizałaś. Nie, nie, możesz iść. Patrz, idiotę, patrz, o, nagraj go. Zobacz, on już nie leży na tym, zobaczcie, debila, nie? Usta, Daro, oczy, tyłek. Olka bardzo sympatyczna. Nie siedź tak, stary, idźcie tam pod ogrodzenie. Idź, pod ogrodzenie, nie siedźcie tak. Macie nogi na jezdni, weź to, usiądź pod ogrodzenie. Co? Już nam tak mówili. Mówili tak?